wound, pain, rany, ból, choroby skóry, depresja, dolegliwości dziecięce, stomatologiczne, starzenie się. Wszystko to można z powodzeniem leczyć za pomocą nowatorskiej i unikalnej opatentowanej technologii terapii hiperświatłem opartej na nanomateriale Fullerene C60. Bioptron Quantum Hyperlight, kwantowy lek dla kwantowego organizmu. Dlaczego C60 jest tak ważny dla ludzi, szczególnie w dziedzinie medycyny? Ponieważ otwiera zupełnie nowy rozdział w nanomedycynie, tworząc nowe metody leczenia, które przedłużają ludzkie zdrowie i życie. C60 jest jedną z 8 alotropowych form węgla występujących w przyrodzie, a najbardziej znanymi z nich są grafit i diament. Wiadomo już, że węgiel wraz z wodorem, tlenem, azotem, fosforem i siarką jest podstawą życia biologicznego oraz budulcem genów, białek, lipidów i innych ważnych bimolekuł. Fullerene zostały znalezione w meteorycie w Kanadzie i ustalono, że jest on starszy niż Układ Słoneczny. Uważa się, że C60 pochodzi z kosmosu, z czerwonych olbrzymów, gdzie został syntetyzowany i wyrzucony w przestrzeń kosmiczną. Najnowsze badania naukowe przeprowadzone za pomocą teleskopu Hubble'a NASA ujawniły istnienie C60 w przestrzeni międzygwiezdnej na Ziemi. C60 można znaleźć w Rosji w mineralnym kamieniu półszlachetnym zwanym szungitem oraz w niewielkich ilościach w Kanadzie. W laboratorium Fullerene C60 został odkryty w 1985 roku, a Nagroda Nobla w dziedzinie chemii za jego odkrycie została przyznana w 1996 roku Sir Haroldowi Kroto, Richardowi Smollettowi i Robertowi Curlowi. C60 i jego właściwości lecznicze sięgają nawet XVIII wieku. Car Piotr Wielki miał w Karelii pałac w pobliżu magicznego centrum uzdrowiskowego o nazwie Wody Wojenne. Woda w tym uzdrowisku przechodziła przez grube warstwy szungitu C60 i była używana do leczenia dolegliwości żołądkowych, wymiotów, biegunki, chorób psychicznych, problemów z nerkami, różnych chorób skóry i wielu innych dolegliwości. Jednak w najnowszych badaniach nad C60 International Journal of Neo Medicine przybliża medyczne zastosowanie C60, w tym aktywność przeciwwirusową, przeciwutleniającą i ich wykorzystanie w podawaniu leków. Pochodne C60 mają duże znaczenie w leczeniu infekcji HIV. Wykazano, że pochodne fullerenów mogą być inhibitorami proteazy HIV i tworzyć z nią kompleksy. W 2017 roku, zainspirowany właściwościami nagrodzonego Nagrodą Nobla odkrycia cząsteczek fullerenowych oraz dogłębnym zrozumieniem biologii, naukowiec firmy Cepter, profesor w dziedzinie nanofotoniki, dr Giulio Coruga, odkrył, że C60 można zmienić strukturę dowolnego światła. Firma Bioptron stworzyła rewolucyjną nanofotoniczną optykę fullerenową, która działa jak generator nanofotoniczny do przekształcenia pionowo-liniowo spolaryzowanego światła w światło hiperpolaryzowane zwane Bioptron Quantum Hyperlight, które może uzdrawiać ludzi i wszystkie żywe istoty na poziomie kwantowym. Jak to możliwe? Hiperpolaryzowane światło posiada ten sam rodzaj symetrii co 85% naszych zdrowych biostruktur. Takie idealne, trwałe, ustrukturyzowane światło hiperpolaryzowane poprzez rezonans, nakłada swoje idealnie ustrukturyzowane właściwości na zaburzone bimolekuły na poziomie kwantowym, doprowadzając je do samego stanu w całym organizmie do homeostazy. Bioptron Quantum Hyperlight może pomóc w utrzymaniu regulacji i rewitalizacji procesów fizjologicznych w celu zachowania lub osiągnięcia optymalnego stanu zdrowia. Całe ciało jest zrewitalizowane, odmłodzone i zdrowsze. Bioptron Quantum Hyperlight zwiększa odporność na stresy zewnętrzne i podnosi odporność organizmu poprzez przyspieszenie jego naturalnych procesów leczniczych. Bioptron Quantum Hyperlight może być stosowane codziennie, u każdego, jako codzienna dawka zdrowia dla osób młodych i starych, chorych i zdrowych, profilaktycznie lub w celach leczniczych. Bądźcie bezpieczni.